Nowenna za przyczyną sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego. Wśród zmienności tego świata tylko Bóg jest Twą opoką, ocalenia Twego twierdzą, zamkiem nigdy nie zdobytym. Tam, gdzie wschód ma swój początek, życie Twoje się zaczyna. Zapowiedzią jest pokoju, pojednania wśród chrześcijan. Gdyś opuszczał kresy wschodnie, Twoje serce tam zostało, by na zawsze już pozostać źródłem łaski pojednania. Ziarnem jesteś obumarłym, dziś z Twej śmierci życie tryska, bo nad śmierć mocniejsza miłość, która rodzi plon stokrotny. Tak jak świeca płoniesz jasno, blaskiem chwały Chrystusowej, z aniołami dziś sławimy życie Twoje, Stanisławie. Sługo Boży, nie przestawaj za swym ludem orędować, w kłótniach, waśniach i niezgodzie. Bądź ratunkiem dla nas słabych, Bogu Ojcu i Synowi, z Duchem siedmiorakiej łaski. Chwała, cześć i uwielbienie za kapłana tak wielkiego. Amen. Dzień ósmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który serce swojego sługi Stanisława rozpaliłeś tak gorącym pragnieniem zjednoczenia w Twoim Kościele wszystkich odłączonych braci, że dla tego dzieła złożył w ofierze swoje życie, prosimy, wsław go w swoim Kościele dla pomnożenia Twojej chwały i dla zgromadzenia w jednej owczarni Twojej wszystkich odłączonych ludów. A mnie za jego przyczyną udziel łaski, o którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z dziejów apostolskich. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Pośrodku piekła na ziemi może wyrosnąć rajski ogród. Tak było w Uchcie, gdzie sługa Boży Stanisław Szulmiński ofiarnie służył współwięźniom, niezależnie od ich poglądów politycznych, przekonań religijnych czy wyznawanych wartości. Każdy, kto miał okazję trochę lepiej poznać księdza Stanisława, mówił o nim
mój przyjaciel, czy to pan Franciszek, sąsiad z obozowej pryczy, czy Abraham Zak, Żyd chodzący do tej samej ciężkiej pracy, czy obozowy lekarz, któremu ksiądz Stanisław pomagał w opiece nad chorymi. Każdy z nich nie użyje innego słowa na określenie sługi Bożego jak właśnie przyjaciel. A przecież w tak ciężkich warunkach znoszenia upokorzeń, tortur i głodowych racji żywnościowych łatwiej buduje się mury wrogości niż mosty przyjaźni. Modlitwa sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego. Ojcze Przedwieczny, Ty chcesz, żebyśmy Cię miłowali całym sercem i dlatego dajesz nam tak liczne i tak wielkie dowody swojej miłości. Dajesz nam Chrystusa, Syna swego jednorodzonego, żeby był Zbawicielem i Przyjacielem i Bratem naszym. Zaiste, do tego stopnia umiłowałeś świat, żeś Syna zesłał na ziemię, iżby On przez namacalne i heroiczne czyny swojej miłości zdobył serca nasze i przykuł je do siebie. Zsyłasz nam również Ducha Świętego z Jego darami, żeby rozniecał w sercach naszych ogień miłości i był budowniczym i kierownikiem życia świętości w nas. Dajesz nam ponadto Najświętszą Marię Pannę, żeby była najlepszą matką naszą. Jak artysta w najwyższym zachwycie twórczym przyozdobiłeś ją tylu klejnotami łaski, wyposażyłeś ją w taką dobroć, otoczyłeś takim wdziękiem, żeby nieskalaną pięknością i macierzyńską dobrocią swą tym łatwiej zdobywała serca nasze dla Jezusa i dla Ciebie, Ojcze nasz przedwieczny. Amen. Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, oręduj za nami. Siewco pokoju, oręduj za nami. Apostole pojednania, oręduj za nami. Miłośniku zgody i jedności, oręduj za nami. Mistrzu życia duchowego, oręduj za nami. Nauczycielu katolickiej wiary, oręduj za nami. Wzorze kapłańskiej posługi, oręduj za nami. Pasterzu owiec zagubionych, oręduj za nami. Lekarzu dusz zranionych, oręduj za nami. Opiekunie opuszczonych, oręduj za nami. Strażniku wygnańców, oręduj za nami. Podporo umęczonych trudem pracy, oręduj za nami. Obrońco niesłusznie skazanych, oręduj za nami. Nadziejo bitych, torturowanych i poniżanych, oręduj za nami. Umocnienie prześladowanych, oręduj za nami. Mężny wyznawco Chrystusa, oręduj za nami. Niestrudzony sługo braci, oręduj za nami. Wojowniku miłości, oręduj za nami. Drogowskazie prowadzący do zgody i jedności, oręduj za nami. Postulatorze dialogu ekumenicznego, oręduj za nami. Nasz wielki orędowniku u Boga, oręduj za nami. Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, który z tak wielkim oddaniem spieszyłeś z pomocą innym ludziom, że wolałeś stracić własne życie, aby ocalić choć nielicznych od ognia wiecznego potępienia. Bądź dzisiaj naszym przewodnikiem po drogach zbawienia. Wskazuj drogę do przebaczenia i pojednania. Niech Kościół jaśnieje jako wzór miłości i wzajemnej służby. Doprowadź do końca Twoje dzieło apostolatu pojednania. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.